jak się wychodzi ze studia telewizyjnego, jak się przeżyło taki moment, w którym znasz wyniki wyborów, a cała Polska na nie czeka, jak zrobiłeś mega wydanie faktów, gdzie pokazałeś to brawurowo razem ze swoimi ludźmi, którzy byli świetni w teamie, historyczny moment, jakim jest wybór pierwszego czarnoskórego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Złazisz z tego dachu hotelu Hay Adams, włazisz do reżyserki i 70-letni faceci czy 60-letni biją ci brawo, bo zrobiłeś mega show, lepszy niż stacje, które stały obok ciebie. No to kuźwa, gdzieś musi być sprzęgło między tym światem, w którym byłeś, prawie Bogiem. Ja pierdykam. Cała Polska się zastanawia nad tym, czy wygrała Platforma, czy PO, to był 2007 rok, czy Platforma, czy PiS, pamiętam, 2007 rok, a ty już wiesz, kto wygrał. Tylko cisza wyborcza ci trzyma mordę na kłódkę i jeszcze nie możesz tego powiedzieć. To jest taki moment, ktoś by powiedział władzy. A właściwie dlaczego nie? Tak, takiej władzy. Ty wiesz, on jeszcze nie, ale za chwilę im to powiesz. I teraz znajdź mi sprzęgło na przejście z tego boskiego świata. Pytałeś, czy to jest szczyt, szczyt. Tak, w tym sensie to jest szczyt. Znajdź mi przejście z takiego boskiego świata do momentu, w którym musisz zamknąć za sobą drzwi od stracza. W swoim mieszkaniu. W swoim mieszkaniu, ale sam. To oznaczało, wziąć prysznic, pójść do łóżka i położyć się w łóżku. Ale to by oznaczało, że wszyscy ludzie, którzy są na takim szczycie, muszą być alkoholikami. Znowu uogólniasz, po co? Ja no ktoś znalazł to sprzęgło. No to ja mu tego tylko mogę zazdrościć albo się na nim uczyć. Ja jednego się nauczyłem w życiu, poza tymi pajacami, którzy za nasze pieniądze odstawiają te pieprzone jasełka w Sejmie i w okolicach, a teraz coraz częściej niestety na ulicy, poza nimi nie oceniam nikogo. Ja najwyraźniej gdzieś potrzebowałem tego sprzęgła i tak się pojawił alkohol. Powiedziałeś taką ciekawą rzecz, gdzieś tam mignęła, warto do niej wrócić, że w Polsce nie opłaca się przyznawać, że jest się alkoholikiem. A kiedy by się miało niby opłacać? Przejrzyj wpisy, już nawet nie mówię o tym żygu, jakim jest polski Twitter. Przejrzyj wpisy i na Twitterze, i na Facebooku, na fanpage'u. Raz na jakiś czas, na szczęście moi odbiorcy sami już eliminują takie jednostki, ale raz na jakiś czas przejdź goś mi, napiłeś się już? O, chyba pękła buteleczka, tak? Pół litra się już wlało, durczok, co? To jest kultura postępowania z osobą, która jest chora? Może nie, ale... Czy facetowi, który jest chory na raka, będziesz mówił, kurwa, było nie palić, dobra, debilu? Ale to by nie było zbyt proste, twoim zdaniem. Przyznałem się, że jestem alkoholikiem, macie mi wybaczyć, macie mnie zrozumieć. No nie. Nie, ale też nie usłyszałeś ode mnie, że mnie to jakoś nadzwyczajnie przeszkadza. Myślisz, że porównywanie człowieka, który jest alkoholikiem, do chorego na raka jest w porządku? To jest ten sam mechanizm? Ja zapadłem na raka w szczycie swojej kariery. Miałem 32 lata wtedy. I czy myślisz, że ja porównywałem się z dzieckiem albo z 60-letnim alkoholikiem? Nie, ale to był tylko i wyłącznie mój wybór. Mój. Oczywiście, że sobie na samym początku zadałem najbardziej głupie pytanie, jakie sobie można zadać. Czyli zapytałem, dlaczego ja, a nie ten menel, którego mijałem w Gliwicach na bulwarze Armii Krajowej, chyba tam jest Instytut Onkologii. Ale bardzo szybko sobie uświadomiłem, że to jest najgłupsze pytanie świata. No ja, bo ja. I ja mam prawo porównywać jedno i drugie, bo przechodziłem jedno i drugie. To jest taka sama choroba. Kajdanki bolą? Kajdanki upokarzają. Ale nie bolą fizycznie? Pytam, bo nie mam doświadczenia takiego. Miałem to szczęście, że funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego, a wcześniej komendy w Piotrkowie Trybunalskim byli na tyle łaskawi, że mi ich nie zacisnęli za mocno, więc nie bolały. Bolała dusza i łeb. Byłeś, jak się wydawało, do tego 2015 roku i ciut później niezniszczalny, bo znam cię tyle lat, że wiem, że kiedy dopadł cię rak i z niego wyszedłeś, to uznałem, że Durczoka nie zabije nic, a zabił go plastikowy pachołek na A1. Jeśli trzymamy się tej trupiej metafory, to zabił mnie Kamil Durczok, nad którym nie zapanowałem. Diabeł, który siedział na lewym ramieniu i przekrzykiwał anioła, który siedział na prawym. Niewygodne trochę takie tłumaczenie? Ale dlaczego zakładasz, że ja się tłumaczę? Ja tłumaczę sytuację, odpowiadam na twoje pytanie. Ja się przed nikim nie tłumaczę.
Ja się wytłumaczyłem, przeprosiłem i nie będę do tego już w tej chwili wracał. Poniosę karę za to, co zrobiłem, niewątpliwie. Zwłaszcza, że się do tego przyznałem. Natomiast jeśli szukasz powodu, to nie pachołek, tylko ja. Mój alkoholizm, moje odpuszczanie sobie, moja głupota skrajna, która nie wiem skąd się wzięła. I tu bym się tłumaczył, gdybym powiedział, no nie, no to słuchajcie, musicie zrozumieć, bo wjechałem nawalony i nagrzmocony jak bomba przez pół Polski. A to choroba, to nie ja. No, jeśli ktoś tak by to odebrał, to znaczy, że ja jestem skończonym kretynem. To zrób coś, żeby tego nie odebrał, bo tak to brzmi. A nie odpowiadam za to, jak ludzie odbierają. Nie, nie zabrzmiało tak to na pewno. Powiedziałem jasno i wyraźnie, to jest to, co zabiło Durczoka, to Kamil Durczok, ten zły, ten, który sobie ze sobą nie potrafił poradzić, choć powinien, ten, który nie dojrzał, choć powinien, ten, który nie przerwał tego odpowiednio wcześnie, choć powinien. To mnie zabiło, jeśli już używasz tej metafory. Ja uważam, że to się też wydarzyło po coś w moim życiu. Właśnie, powiedz mi, czy ten pachołek to był początek twoich kłopotów, czy początek wybawienia jakiegoś? I znowu się muszę czepiać tej twojej alternatywy, którą stawiasz, albo, albo. Wiesz, to było i jedno, i drugie. Już chyba do końca życia będę śnił ten sen, który mi towarzyszy, że to się kończy inaczej. Że tam nie ma słupka żadnego obłożonego workami albo nie obłożonego workami z piaskiem, tylko że tam jest człowiek. Czym innym są zarzuty karne, które już mają formę aktu oskarżenia, ale czym innym jest taka ocena społeczna. I ona jest całkowicie prawidłowa. Każda osoba, do której się odważyłem odpisać na to, co mi przysłała na Facebooka czy gdziekolwiek indziej, skomunikowała się ze mną. Niemal każda dostała ode mnie odpowiedź. Jeśli nie był to styk wyzwisk, to prawie każda się do mnie odezwała. One wszystkie, te osoby, mają rację. Tak, jestem, bo nie mam śmiałości powiedzieć byłem, skończonym idiotą, że to zrobiłem. Nie jest żadne tłumaczenie, to jest po prostu chłodne stwierdzenie faktu. Ja się skupiam na tym, co jest tu i teraz. Jeśli czegoś mnie te wszystkie wydarzenia, możliwe przyszłe, czasem nawet prawdopodobne przyszłe, dramatyczne, czy krótko mówiąc, perspektywa pierdla, do którego mogę pójść, tak? Najnormalniej w świecie. Przywykasz do tej myśli, że pójdę siedzieć? Nigdy do niej nie przywykniesz. Nigdy. Pytam, zawsze się będę bronił podświadomie, że wiem, co zrobiłem w życiu. Nie uważam, żeby to w moim poczuciu sprawiedliwości zasługiwało na więzienie. Ale to nie ja będę się sądził, oceniał, to będzie sąd. W związku z tym nie ma niczego dziwnego w tym, że ja to wypycham z siebie i mówię, nie będzie tak źle, stary. Z czego żyjesz? Trochę ze szczyrku, z wynajmu domu, który przez tyle lat był moim azylem, moją ucieczką, moim ukochanym miejscem. Trochę ze szkoleń, trochę z pomocy moich przyjaciół, którzy mnie nie opuścili i są ze mną. A właśnie, pusto się zrobiło bardzo? Nie. Nie zrobiło się pusto. O dziwo się nie zrobiło pusto, dlatego że do grona przyjaciół zaliczałem osoby, które nimi były od wielu, wielu lat i były świadkami różnych momentów w moim życiu. Wielkiego triumfu i jakiejś bomby, którą zafasowałem w ryja na skutek własnych błędów, potknięć. One wywodziły się najczęściej albo z liceum jeszcze, z tamtych czasów, albo tak jak nasza przyjaźń z czasów studiów. A powiedz mi, jak bardzo zauważyłeś, że oto widać dziesiątki tysięcy ludzi, którzy nieprawdopodobnie się ucieszyli, że wreszcie mogą cię za coś znienawidzieć? Ja sobie myślę, że to znowu jest dla mnie coś dobrego. Trochę o tym mówiłem na początku, ale nie było szansy, żeby to rozwinąć. Siedzisz tam w tej
szklanej pułapce na Wiertniczej. I jednak mimo wszystko, mimo tego, że przyjeżdżam do Kostuchny, do domu, do Katowic, że chodziłem z chłopakami z podstawówki jeszcze na piwo do baru Karlik, i ja je stawiałem, bo raczej na drugie ich już nie było stać. I to wszystko trzymało mnie gdzieś przy ziemi, ale z drugiej strony gdzieś byłeś w tej bańce. Ta bańka się między innymi objawiała tym, że rzadko spotykasz negatywne reakcje takie publiczne wobec siebie, jeśli pracujesz w telewizji. Jak jeszcze nie masz rozwiniętej działalności w social mediach, siedzisz tam sobie w tej pułapce, przyjmujesz pochwały ze strony swoich szefów, pochlebstwa ze strony części zespołu, ta bardziej uczciwa mówi ci, jak coś spieprzyłeś, jak nie, to ci nic nie mówi. Ale jednak jesteś troszkę oderwany, w tym sensie jesteś oderwany. I teraz nagle cały ten hejt, który na mnie się wylał jak wiadro pełne gówna, jest, może być, i to chyba mi się udało, czymś ozdrowieńczym. Czyli ja nagle przejrzałem na oczy i zobaczyłem, że nie jestem Prince Polo, że jest ogromna znana z imienia, nazwiska albo z niku, fałszywego konta, gdziekolwiek, grupa ludzi, która mnie autentycznie nie znosi. Czego by nie mówić, to jest niezwykle ozdrowieńcze. To jest takie pokazanie, chłopie, nareszcie możesz być sobą. Nie graj, nie udawaj fajnego Kamila. Nie bądź taki, żeby cię naprawdę wszyscy lubili. Jak mawiał mój przyjaciel i zastępca Grzesiek, nie bądź taki fajny, że aż fajny. Nie bądź kabotynem. No tak, przestań grać, chłopie. No. Masz teraz luksus jak nigdy dotąd. Zmieszali cię z błotem, przeczołgali pod mostem. Dobra, zasłużyłeś, nie zasłużyłeś, nie ma znaczenia. Wyciągaj z tego wnioski. Ja wyciągnąłem takie wnioski, że nareszcie mogę naprawdę przestać się przejmować tym, jak coś zostanie odebrane. Powiedziałeś, że żyjesz między innymi z tego, że szkolisz. Czego ty uczysz ludzi? O, między innymi kryzysu wizerunku. Naprawdę ktoś chce płacić Durczokowi za opowieści o tym, jak się buduje markę osobistą? A chcesz mój pit zobaczyć, czy co? Nie, pytam o to, czy ktoś wierzy facetowi, który swoją markę zrujnował. Tym bardziej powinien wierzyć. Bo kto, jeśli nie ja, nauczy go, jakich błędów unikać, żeby się w takiej jak ja sytuacji nie znalazł. Swoje nie uratował. To co z niego za nauczyciel? W momencie, kiedy ta marka znajduje się w kryzysie, albo, tak jak w moim przypadku, dostaje nieprawdopodobny łomot ze wszystkich stron, to pierwszą zasadą jest to, że nigdy nie będziesz dobrym swoim PR-owcem. Ja w tym sensie mam sobie sporo do zarzucenia. A co byś sobie doradził? Wtedy podnieść łeb i walczyć. A nie schować się, schować się, Boże, do szpitala mnie odwieźli, więc gdzie się nie musiałem chować, ale jak już z tego szpitala wyszedłem, nie chować się przed całym światem, nie siedzieć w domu przez 2 tygodnie do czasu, kiedy mnie dopiero mój syn wyciągnął na jakieś zakupy, tylko podnieść łeb i walczyć. Dać drugi wywiad, dać trzeci wywiad, dać czwarty wywiad. Wiesz, to jest ta fundamentalna różnica, my to zbieramy wszystko do jednego wora, ale to jest ta fundamentalna różnica między Piotrkowem i tym, co tam się wydarzyło, a historią sprzed 5 lat, do której też naprawdę nie chcę wracać, bo to jest historia Latkowskiego, nie moja. Ale tam wtedy miałem takie absolutne poczucie, że poza błędami w zarządzaniu, które każdy musi popełnić, nie ma takiego szefa, który nie popełnia błędów w zarządzaniu, a zwłaszcza jak się ma 50-osobowy zespół. Poza błędami w zarządzaniu tymi ludźmi ja nie miałem sobie nic do zarzucania. I dlatego uważam, że popełniłem duży błąd i tego szkole, tego uczę i na ten temat mam szkolenia, że nie podniosłem wtedy głowy i nie powiedziałem, nie, to tak nie będzie wyglądało, jak się wam wydaje. Nie tak łatwo ze mną będzie. Nie zjedliście, nie rozwaliliście, nie rozkruszyliście. Ja żyję i będę, nawet jeśli poza TVN-em, to będę o siebie walczył. Mówiłeś o zasługach bardzo ważnej dla ciebie osoby. Pewnie nic z tego nie będzie, ale nie mogę cię nie zapytać. Boli, jak syn zmienia nazwisko? Nie odpowiem ci na to pytanie. Gdzieś tam się pojawił taki wątek. Powiedziałeś, że to wszystko było gdzieś po coś. Są takie rzeczy w życiu, tak przykre, które są po coś? Są. To po co było to? Albo po co byś chciał, żeby było? Teraz musiałbym zebrać wszystkie te wątki, które wrzucałem przez całą naszą rozmowę. Po pierwsze było po to, żeby się przekonać, że nic nie jest wieczne. Że nawet jeśli o nieuchronności zmiany też mam wykład. Nawet jeśli sobie zakładasz, że TVN jest takim miejscem, w którym doczekasz tej emerytury, chociaż żaden z nas pewnie o emeryturze nie myśli, to nagle może się wydarzyć coś, co ci rozwali całą tę układankę na drobne.
Więc szykuj się na to. Nie zaciągaj kredytów, nie wiąż się długoterminowymi umowami. Trochę w przenośni o tym mówię, ale nie planuj zbyt długo. Jeśli sięgam po chorobę, to też była po coś. Też mnie tego nauczyła. Na początku grudnia miałem ostatni miesiąc do przygotowań do rajdu Paryż-Dakar, a na początku stycznia byłem operowany i wycięli mi guza tej wielkości. Też było to po coś. Też czegoś się tam nauczyłem. Jak... Nie wiem, może to kiedyś powiedziałem, a może mówię to po raz pierwszy. Jak już był koniec TVN-u, niezależnie od tego, co się potem wydarzyło, całej rzekomej afery, to ja już też zaczynałem u siebie dostrzegać początki depresji, o której głośno powiedzieć właściwie nie mogłem, bo ludzie uznaliby, że mi kompletnie odjebało, że to jest jakieś szaleństwo zupełne. Facet, który ma służbowe auto za pół bańki, facet, który zarabia nieprzytomne pieniądze jak na polskie warunki, facet, który robi robotę na oczach milionów ludzi, facet, który jest lubiany przez jakąś część, facet, który jest niezły w tym, co robi, żeby nie powiedzieć, że jest bardzo dobry w tym, co robi. Tego też mnie to wszystko nauczyło a propos, żeby umieć mówić o sobie i przestać mówić, że coś mi się w życiu udało, nic mi się nie udało. Na wszystko zapracowałem, na dobre i na złe też. Ale to jest moja zasługa, moich umiejętności, kompetencji, pracowitości, dyscypliny. To skąd depresja? Bo powtarzalność tych czynności była zadziwiająca. Ty wiesz, że ja się w pewnym momencie złapałem na tym, że ja mógłbym w mieszkaniu w Warszawie na Wilanowie, że ja mógłbym wstać rano, właściwie mieć zamknięte oczy. No może niekoniecznie się ogolić zamkniętymi oczami, ale powiedzmy, że pójść poranna toaleta, następnie się ubrać, zjechać windą do garażu, zadreptać na miejsce, gdzie parkowałem, wsiąść w ten samochód, dojechać 2 kilometry albo 3 do TVN-u, wjechać do garażu, wyjechać windą na swoje piętro, wejść do gabinetu i otworzyć oczy przed komputerem. Ale to w zakładzie produkującym koszyki musiałaby być cała seria samobójstw. Oczywiście, że to. A jej nie ma. Oczywiście, to, wiesz, no bo jak doskonale wiesz, wszystko w życiu jest kwestią skali no, i tła. Ty decydujesz o tym, czy chcesz pracować w fabryce koszyków i być może w fabryce koszyków albo gdzieś na taśmie, na której ja zresztą pracowałem, jak wiesz, bo wtedy się poznaliśmy w FSM-ie. Ta powtarzalność jest zabójcza. Myśmy po 3 tygodniach studenckiej praktyki robotniczej, bo tak się to wtedy nazywało, przykręcałem tylne lampy w samochodzie Fiat 126P bis. Wybitna konstrukcja. Powtarzalności przez 8 godzin takiego ruchu wkrętarką. Myślałem, że zwariuję. A nigdy wtedy nie sądziłem, że będę na skraju podobnego uczucia, może trochę mniej intensywnego, w pracy moich marzeń, w TVN-ie. Zostało w tobie, nawet dla ludzi, którzy cię nienawidzą, coś dobrego, bo został w tobie zawód, on tam ciągle jest. Ty to ciągle potrafisz wykonywać. Coś z tego jeszcze można zrobić? Komuś zaproponować, jakoś wykorzystać? Chyba, wiesz, chyba się robi właśnie, bo też nie ma co udawać, jak mam być zupełnie szczerze. Rozmawiamy też dlatego, że ja szykuję coś na kształt takiego swojego miejsca w internecie, w sieci, które nie jest prostym Facebookiem, na którym pisuję i nagrywam coraz częściej, i się pojawiam coraz częściej. Będzie miejscem, w którym dużo też będzie zależało od ludzi. Chcę wykorzystać to, co daje internet, tą nieprawdopodobną interakcję i chciałbym ją wykorzystać w trochę innej formie niż to, co się dzieje w tej chwili. Czyli planujesz? Oczywiście, nie w specjalnie długiej perspektywie, ale jasne, że tak, no tak całkiem bez planów się nie da. Pytam, kto się śmieje, Pan Bóg czy prokurator? Nie, wiesz, ja w tego Boga to mam ostatnio coraz więcej problemów, żeby uznać, że tam coś jest u góry. Widzę kurestwo, które się dzieje dookoła i to, jak są traktowani ludzie, jak są pałowane dzieciaki tylko dlatego, że kochają inaczej i mają inne wybory niż się tej katomentalności wydaje. To mam duże wątpliwości, czy tam coś u góry jest, ale niech się śmieją. Grunt, że ja się śmieję rano, czy uśmiecham. Bo mam przed sobą kolejny fajny, trzeźwy dzień, bo mam parę rzeczy do zrobienia, bo mniej się uśmiecham, jak mam dentystę i sprawy urzędowe. Ale to jest moja radość.
Wiesz, kiedyś się spotkaliśmy na placu Miarki, bardzo blisko, z Krysią Bochenek, nieżyjącą, wielką nauczycielką mojego zawodu. I ona mi wtedy powiedziała, chodź na herbatę. Mówię, wiesz co, nie mogę. Jestem za 5 minut gdzieś tam. Ona mówi, w sumie to ja też właściwie nie mogę, bo jestem już spóźniona. I nie zapomnę, jak ona wtedy tak złapała jakąś myśl i powiedziała, popatrz, my ciągle planujemy w życiu. My się w ogóle nie potrafimy cieszyć chwilą. Wszyscy o tym mówią, wszyscy tego uczą. U terapeutów jest to temat regularny. A my tak naprawdę ciągle nie potrafimy cieszyć się tym momentem. Planujemy, co będzie za 5 minut, za godzinę, za tydzień, za miesiąc, za rok. No to ja się... Pytałeś o to, co dobrego? Ja się na bardzo bolesnych doświadczeniach uczę, jak się cieszyć chwilą. Tym, że dzisiaj mogę chodzić po ulicy i zjeść dobre śniadanie gdzieś za rokiem. I to jest bilans 52-latka? To jest fenomenalny wynik. Wielu dożywa w luksusie, wśród milionów, na jachtach, w genialnych korpowięzieniach z aluminium i szkła. 90-tki, albo 80-tki, albo 70-tki i nigdy w życiu czegoś takiego nie poczują. Ja uważam, że to jest bardzo dużo.